Holy shit! So it's all about speed in today's sprint. Not very many laps and no chance to get ahead on strategy. Who here today has the raw skill to take them to the top? We're here in the Yangtze River Delta today, home of the 16 corners that make up the Shanghai International Circuit. 54% of this 3.3-mile lap is taken at full throttle, and we'll be getting up to speeds of around 200 miles per hour with DRS assistance down the back straight, before the cars break into the tight hairpin at turn 14. Let's run you through the driver grid order for today's exciting sprint. An immense lap from Ayrton Senna yesterday puts him on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Russell, Fernando Alonso, Leclerc, Hamilton, Perez, Norris, Oscar Piastri, Tsunoda, Gasly, Ocon, Sainz, Bottas, Albon, Magnussen, Stroll, Joe, Hülkenberg, and Logan Sargeant. And with preparations almost complete, let's head trackside for today's sprint. And alongside me, a man, well, what more can I say? But he's a legend, Anthony Davidson. Well, they say that a change is as good as a rest, and whilst there's not much rest on show in the sprint format today, there's definitely a change to what we're usually seeing on the track. Let's look at their season, and particularly against their teammate. Fair to say, they've got the better of them more often than not. Yeah, they have. And, it's, you know, rule number one, beat your teammate. They're the one that share the same equipment as you. And yes, the cars can vary in setup from race to race and depending on who has which style. But essentially, they're your barometer, the yardstick. If you can beat them, that's the first job you have to do. And it looks like it's going their way, doesn't it? And they need to carry on this momentum, this energy through the rest of the season. The formation lap gets underway ahead of today's sprint. It's going to be interesting to see who gets pole position. We're almost ready to start the sprint as the cars take their positions on the grid, with the drivers and teams making their final preparations. Trzeba przeczytać, moi drodzy, że Aston Martin w Chinach startują z mocno wysokich pozycji. Witam serdecznie. Ja z miejsca pierwszego, Alonso z miejsca czwartego. Pytanie, czy uda się utrzymać to miejsce. Sprint na 5 okrążeń, także taka dosyć lekka rozgrzewka. Raczej na tej premierze tylko Chiny, ponieważ one będą ze sprintem, więc z automatu te 10 minut dłużej będzie ten materiał po prostu trwał, więc nie będę tutaj sklejał drugiego wyścigu i zazwyczaj raczej tak będę robił, że tam gdzie będzie po prostu sprint i wyścig, tam po prostu będzie jeden ten wyścig do przejeżdżenia. Dobrze, no Verstappen już od razu przeatakował, bo widziałem go tutaj, próbował się wcisnąć, nadal się próbuje wcisnąć, ale ostrzeżenie, kolizja z Verstappenem, muszę tutaj się troszeczkę ogarnąć, mam problem z palcem, mój palec jest lekko kontuzjowany, więc z hamowaniem będę miał troszeczkę trudniej, ale myślę, że sobie jakoś poradzimy. Miejsce pierwsze, w Chinach może w końcu znowu staniemy na podium, dołożymy sobie sporą liczbę punktów, oby tak było, oby wyścig też pełni nam pyknął, bo sprint na razie zapowiada się w miarę wyzwoicie, pod warunkiem, że będziemy tutaj uciekać przed Verstappenem. A Alonso już awansował na miejsce trzecie, tam też jest Hamilton, jest Leclerc, także dosyć ciekawe doborowe towarzystwo. Alonso blisko Verstappena, ja spróbuję tutaj uciec Verstappenowi, chociaż widzę, że nie będzie łatwo mu uciec. Verstappen trzymał nam na dupsku.
Alpiny, no siedzą McLarenowi, dobrze tutaj się jeździ. Pokazaliśmy dobre tempo. Wyścig będzie też tak dobry. No i dwóch moich rywali bezpośrednich. Verstappen Alonso. Verstappenem raczej wątpię, żeby nas tutaj dogonił, w sensie przegonił w rywalizacji, bo tam się rozchodzi o ogólną liczbę, ocena raczej kierowcy, więc tutaj raczej wątpię, żebyśmy spadli z tą oceną, więc Verstappen nas nie przegoni. No a z Alonso oczywiście toczymy walkę wewnątrz zespołową. Na chwilę obecną wypadam dużo lepiej od Alonso, bo prowadzimy w klasyfikacji kierowców. Oczywiście w konstruktorce jest już gorzej, ale w klasyfikacji kierowców nadal utrzymujemy się i jest oczywiście szansa, żeby się dalej utrzymać. Uciekliśmy od reszty stawki. Gdzieś tam Lewis Hamilton po drodze się zagalopował, bo Leclerc jest na miejscu czwartym, Russell jest w miejscu piątym. My tutaj wspólnie Alonso, Verstappen. No kurczę, Verstappen będzie nas teraz prawdopodobnie wyprzedzał. Postaram się tutaj jakoś obronić. No nie miał szans, ale jeszcze będzie druga prosta, która tutaj jest kluczowa, bo to prosta do końca linii mety. No na razie 500 przewagi nad Verstappenem. Pasty z lapy. Naładujemy sobie troszeczkę baterii. Ta bateria nam zeszła, a trzeba się tutaj jakoś bronić, więc na tych szykanach najlepiej się tutaj wybronić. Tylko że Verstappen momentalnie jest bliziutko. Turchłem go. Wracamy. No, momentalnie jak baterię ładujemy, to strasznie nasze tempo spada. I te boty po prostu momentalnie to wykorzystują, zaraz nas wyprzedzają i nic z tego po prostu nie ma. No, a bez ładowania baterii nie będę w stanie się znowu bronić. Jeszcze sobie tutaj spróbuję uczknąć trochę tej baterii w RS-ie. Widzimy. Druga prosta. No i już nas Verstappen tutaj. No niestety jest szybszy. Mało tego, jeszcze Alonso i nie wiem, co tu się podziało. W tym momencie po prostu Verstappen nas kasował i przez Verstappena straciliśmy. Fernando w ogóle do pit stopu zjechał. O Jezu, to miało być łatwe zwycięstwo, a widzę, że tego łatwego zwycięstwa nie będzie. Verstappen już został wyprzedzony przez Leclerca. Pierdziel, za szajs. Łatwe punkty miały być. Nie dogonimy Verstappena. Kurde. Co za dziadostwo w tym F1. Wydawało mi się, że Verstappen w ogóle to powinien mieć skrzydło uszkodzone, nie powinien być taki szybki. On po prostu sobie zapierdala. Full power po prostu. Ja nie jestem w stanie go nawet dogonić. Nie wiem, baterię przepala, nie wiem, co się dzieje, ale dramat. No nic, chyba trzecie miejsce. Na tym skończymy. Jeszcze tutaj baterią się trochę poratujemy, bo tyłu za mną Russell. No nie no, Verstappen tam po prostu dostał jakieś turbo doładowanie. Nie mam baterii. A, jeszcze sobie uszkodziłem skrzydło. Super. Teraz lepiej.
No to skrzydło to tak nie bardzo. Dobra, jakoś dojadę. Prostego sprintu z pierwszego miejsca przerodziło się to w walkę o tak zwane przetrwanie, nie? Dramat. Ale te trzecie miejsce chyba dowiedziemy. Tylko trochę baterii sobie muszę nazbierać znowu, bo że mało jej jest. Alonso to w ogóle wyścig przegrany, sprint przegrany. Też największym przegranym chyba my jesteśmy my w tym momencie. Leclerc sobie za darmo zyskał pozycję. Verstappen, kurczę, na miejscu drugim to raczej nic mu to nie dało. Tu jeszcze nas atakuje Georgina Russellina i znowu była obtarka. Teraz coraz gorzej. Georgina znowu przeatakowała uszkodzenie skrzydła u Russella. Czekamy od razu Hamiltonowi. No naprawdę. Miał to być zdecydowanie bardzo prosty wyścig i prosty sprint. Wcale taki nie jest. Okazał się dosyć trudny, wymagający. No ale dobra, jest trzecie miejsce, jakieś tam punkty wlecą. Ja teraz nie pamiętam, czy na podstawie miejsca w sprintu startujemy w wyścigu. Jeżeli tak, to myślę, że mamy w miarę ułatwioną robotę. Z trzeciego miejsca łatwo możemy wskoczyć na pierwsze miejsce, także jeszcze nie wszystko stracone w samym wyścigu. Well, that's an end to the sprint action. Next up, we'll set the grid for the Grand Prix. So we'll see you next time. Zestawienie punktowe 8 Verstappen. A czemu właściwie Verstappen 8? I co, wyprzedził jednak Leclerca. 7 punktów Leclerca, my mamy 6, Hamilton 5, 4 Norris, 3 Perez, 7 Russell, 2 punkty, 8 Piastri, 1 punkt. Klasyfikacji nie będziemy oglądać, bo to sobie po prostu obejrzymy po przejechaniu inny wyścigu. It's time to take a look at our starting grid for today's race. Ayrton Senna lines up on pole position and Lando Norris lines up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Russell, Verstappen, Leclerc, Perez, Hamilton, Fernando Alonso, Sainz, Oscar Piastri, Gasly, Ocon, Tsunoda, Magnussen, Bottas, Albon, Sargeant, Joe, Hülkenberg, and Lance Stroll brings the grid to a close. Now it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Well, it's been a long time since I last worked with you. Good to see you again today, Anthony Davidson. Let's look at their season, and particularly against their teammate. Fair to say, they've got the better of them more often than not. Yeah, they have. And, it's, you know, rule number one, beat your teammate. They're the one that share the same equipment as you. And, yes, the cars can vary in setup from race to race and depending on who has which style. But, essentially, they're your barometer, the yardstick. If you can beat them, that's the first job you have to do. And it looks like it's going their way, doesn't it? And they need to carry on this momentum, this energy through the rest of the season. Here we go then, the formation lap gets underway and the excitement here is building as we near ever closer to the start of the race. Which team will come out on top? Who's got their strategies right for today's race? Well, we'll soon find out. So as all the cars reform the grid, the drivers will be hoping to get a strong start. They'll want to earn some valuable points from today's race, with final communications being done with their race engineers. Jazda, moi drodzy. Jednak kwalifikacje były osobne do tego wyścigu. Po raz kolejny pierwszy.
pierwszy. Po prostu Chiny idealnie mi siedzą. Jeżeli chodzi o Astona, była dosyć niewielka różnica czasowa między mną a właśnie Lando Norrisem. Nie wiem, które miejsce na stary dziad, ale stary dziad chyba gdzieś tam siódmy. Także oby tutaj przynajmniej utrzymać to, tą pozycję jakoś będzie. Wydaje mi się, że start był całkiem nie najgorszy. Staram się tu jakoś odjechać. 14 okrążeń, tor jest przyzwoity, fajny. Dobrze się tutaj jeździ. Patrzymy, Verstappen trzeci, Leclerc czwarty, Russell piąty, Lando Norris drugi. Norris się tutaj już do nas dobiera, dosyć szybciutko. Będzie kontakt, nie ma kontaktu, ale już jest blisko. Tutaj dużo szybciej też ten cały DRS jest włączony, aktywny, bo już po przejechaniu dosłownie jednego okrążenia ci, którzy są z tyłu, tracą niecałą sekundę, mogą z tego DRS-a sobie korzystać. To jest też taka subtelna zmiana. Kurczę, oglądałem ostatnio Krucyja, jak dobrze wypowiadam ten nick, i faktycznie no jest już krach odnośnie F1 2024. Nikt to nie gra. Wiele osób porzuciło już tą produkcję bardzo szybko, bo przecież premiera była całkiem niedawno, pół roku temu, nawet nie. Zagraniczni youtuberzy już jakby nie grają we F1 24. Wszystkie jakieś tam ligi się posypały z tego tytułu ze względu na beznadziejną optymalizację serwerów. Też start tego F1 nie był zbyt dobry. System handlingowy, handling w tej grze był skopany. Teraz jest dużo lepszy. Teraz ten handling wrócił do takiego czegoś, jak było w F1 2023. Natomiast no, liczy się zawsze pierwsze wrażenie i to pierwsze wrażenie niestety nie było zbyt dobre. Ja też pamiętam na premierę, jak odpaliłem, to ten handling niestety był kiepskawy. Nikt już nie nagrywa tego tytułu za bardzo, z tych takich topowych. Ja tam tego Krucyja oglądałem, ale on tam sobie pojechał sezon w Hasie, jak sobie sezon w Toro Rosso, sezon w Toro Rosso, w Ikarpie sezon, potem w Wiarze grał. Szczerze powiedziawszy, było po F1. No nie dziwię się, bo spadek formy tej gry jest tragiczny. Od kiedy Codemasters jest pod szyldem EA, to te F-ki są coraz gorsze i tutaj takim jedynym chyba w miarę sensownym i normalnym rozwiązaniem byłoby albo tworzyć znowu tylko pod swoim szyldem. No i uszkodzenie Lando Norris nas tutaj kasowa. Wchodził nam w skrzydło. No i zaś będziemy jechać z uszkodzonym skrzydłem. To za ptych z tego Norrisa. Wrócić do tworzenia tej gry pod swoim szyldem Codemasters, bądź ewentualnie tą licencję po prostu oddać komuś tam. Gdzieś też były gadki, że najlepiej by ta licencja trafiła w ręce tych, co tworzą Assetto Corse. Pewnie byłoby to zarąbiste dla tych, którzy są sim racerami, natomiast dla mnie pewnie nie, bo gdyby dowalili mocno symulacyjny, chociaż teoretycznie no nie mogą tak zrobić, znaczy muszą jednak uwzględnić, że ktoś tam na padzie gra, ale gdyby jednak do tego doszło, no to ja bym F1 musiał sobie puścić, no bo jeżeli zrobiliby z tego jakiś mega mocno symulacyjny produkt, to ja, osoba grająca na dziku, nie mam szans. W każdym bądź razie, no nie wiem, co będzie w przyszłym roku z tym F1, na co w ogóle Codemaster spadnie, co EA wciśnie do tej produkcji. Znowu jest przebąkiwanie o zmianie silnika graficznego, ale ta zmiana silnika graficznego, to ona już chyba, nie wiem, od 10 lat jest o tym mówione.
Znaczy ten tytuł śmiga na silniku, który jest modyfikowany od 2015 roku. To jest jakaś tragedia. Wątpię, żeby zmienił ten silnik. No już teraz przecież gadali, że oni nie będą zmieniać silnika. Po co? Bo... Oj, czerwona flaga. Ale to okej. Przynajmniej będę miał wymianę skrzydła. Już było gadane przy 1.2024, że oni silnika graficznego nie będą zmieniać, bo nie widzą sensu zmiany silnika graficznego. Po co to w ogóle robić, nie? I tak dalej, i tak dalej. To coś muszą pokombinować. Jeżeli nic nie wymyślą, to będzie kiepsko. Kurczę, paliwa w ogóle nie mamy. Nie, mamy paliwo, to czemu się na czerwono wysiło? Dobra, po zmianie łopon, po czerwonej fladze. Tam kto? No Norris odpadł. Norris sobie zrobił kuku. I tak skasował nas, to znaczy uszkodził nam skrzydło, ale nic mu to praktycznie nie dało, bo dzięki temu, że była czerwona flaga, skrzydło wymienione, opony wymienione, paliwa mamy pod dostatkiem. Okrążeniowo też nie jest tragicznie, połowa wyścigu. Wracając do tego F1, no szczerze wolałbym, żeby w przyszłym roku zapowiedzieli płatne DLC sezonu. To co zrobili w WRC-ku, po prostu przekształcili WRC 23 na WRC 24, bo pozmieniali cyfrowo tam też te wszystkie banery, grafiki. Za 89 zł dostaliśmy w WRC-ku przecież sezon 2024, w skład którego wchodziły dwa nowe rajdy i komplet samochodów sezonu 2024. I powiem wam, że ja bym widział coś takiego na przykład w F1. Na przykład w przyszłym roku wypuściłbym praktycznie tylko DLC sezonowe na tą samą grę, a przygotowałbym na 2.26 nowy silnik graficzny i tak będą zmiany F1, bolidowe i tak dalej, te wszystkie pierdoły. I wtedy bym właśnie zrobił taką totalną już rewolucję nowa. Ja bym sobie tego życzył, ale czy oni to zrobią? Powiem szczerze, wątpię, ale też widzicie, za to model jazdy F2 jest wyjątkowo przyjemny, wyjątkowo fajny. Właściwie chyba od początku F2 w tej odsłonie to jest najlepsze F2, jakie dotychczas wydali. Teraz oczywiście też była ta aktualizacja sezonu 2024 i no, ja podejrzewam, że do tego F2 jeszcze wrócę. Z miłą chęcią bym sobie w ogóle sezon pojechał w F2 taki pełny znowu na tych nowych bolidach. Myślę, że to jest do zrobienia i tutaj jest spoko. No, zobaczymy. Dobrze by było, gdyby faktycznie wydali DLC sezonowe. Wtedy za złoto sobie kupię aktualizację tej epki na przyszły sezon, a dopiero na 2026 nowy silnik i tak nowe bolidy, wszystko nowe. To by mogło wypalić, natomiast czy tak zrobią, czy tak będzie, no ciężko mi tu powiedzieć, to jest jednak EA, nie mają zbyt dobrej opinii. Poczekamy. Zobaczymy. Kolejny temat, o którym chciałem powiedzieć, chociaż to chyba już niektórzy wiedzą, nie wiem czy o tym nie wspominałem, no pozbyłem się Xboxa Series X-a, został sprzedany. Nowy właściciel już otrzymał konsolę, tylko z nią jest git, działa, przeżyło podróż ponad 500 kilometrów, dobrze? 500 kilometrów ponad. No i teraz zastanawianko, gdzie te pieniążki lokujemy, na pewno w jakiś sprzęcik, jeszcze nie wiem w jaki, ale będę coś tam minował, wiecie jak jest. Natomiast jeżeli chodzi o Xboxa w ogóle, to jeszcze tam jeszcze wyprzedaje gry stricte pod Series X-a, a też w przyszłym roku prawdopodobnie będę się szykował na kupno One'a, chyba X'a, żeby utrzymać możliwość odpalania wstecznej kompatybilności, bądź co bądź, bo tych pudełek trochę jest z tej wstecznej i po prostu też
trochę tych pudełek jest z ósmej generacji. Nowego Xboxa na chwilę obecną, czyli na październik 2024, powiedzmy, że są dwa lata do premiery nowego Xboxa, nie wchodzę w to w ogóle. Strasznie się zraziłem z Seriesem X-em, jeżeli chodzi o hardware, najlepsza konsola tej generacji, natomiast wszystko inne leżało i leży. Podobnie będzie z nowym Xboxem. Tam raczej nic się nie zmieni w tych kwestiach, tam dalej będzie to samo, więc ja po prostu sobie to olewam. Jeżeli chodzi o PlayStation 6, również szczerze powiedziawszy, nie bardzo jestem przekonany co do tej konsoli. Ta konsola znowu ma wyjść do 3-4 lat, raczej do 4, gdzieś tam 2028, biorąc pod uwagę, że nowy Xbox będzie już 2 lata na rynku wcześniej, powiedzmy. Microsoft chce tutaj zrobić ten przewrót, ale też wydaje mi się, że Sony postawi na cyfrę opcjonalną możliwością dokupienia napędu, ale pewnie te bundle będą sprzedawane tak, jak jest sprzedawane Pro, raczej w tym momencie na preorderze. Czyli bardziej pokazujemy Wam, że też jakby wolimy, żebyście stawiali na cyfrę niż na pudełka. Kwestia tego jest, jak kto się z tym po prostu godzi. Więc ta nowa generacja to już raczej nie będzie to. Już ta generacja jest słaba. Kolejna generacja będzie, podejrzewam, jeszcze słabsza. Nie ma zbyt ciekawych IP, żeby, chodzi mi o gry oczywiście, żeby tutaj się czymś zaciekawić. Na Xboxa nic nie wychodzi z tych ich flagowców. Długo nie wyjdzie. Na PlayStation znowu same remake, remastery starych gier, usuwanie poprzednich rewizji tytułów, powiedzmy tak to nazwijmy, zastępowanie ich remasterami i remake'ami. Jakby jeszcze te remake'i nie były drogie, no bo taki Antidon remake kosztował na premierę 300 zł, co prawda zaraz po premierze spadł do chyba 289, czy tam 275, ze względu na to, że no, ten remake przynajmniej na PC-tach nie okazał się zbyt dobrym portem. Horizon Zero Dawn Remaster, kurczę, 219 zł chyba pudełko. Pierwsze był Horizon Complete Edition za 89, wpierdolili za 169 cyfrę. No, to tak mówię. Gdzieś te konsole odpływają, gdzieś to się powoli kończy. Wiele osób ma podobne zdanie jak ja odnośnie konsol, wszystko to idzie w cyfryzację. No po prostu konsole stają się już tak pełnoprawnie PC-tami i właściwie zaczyna się dziać to, co się działo na PC-cie, czyli po wprowadzeniu Steama fizyczne kopie napędy w komputerach po prostu wyparowało. Oczywiście znajdzie się jeszcze jakiś odsetek, jakiś procent ludzi, którzy posiadają ten napęd, ale jest tego naprawdę na pęczki, a raczej nie na pęczkę, jest tego tak mało, że można te osoby policzyć na palcach jednej ręki. Całe szczęście, słuchajcie, moi drodzy, jest dostępność konsol poprzednich generacji, dużo PS2, oczywiście też trzeba uważać, co kupować, bo sporo z tego sprzętu to szroty, ale jest wybór, jest PS2, jest PS3, jest nawet PS4, jest tam Xboxy 360, One, Switche, nie Switche, Xboxy klasyczne, Nintendo Wii. Zawsze można kupić sobie konsolę poprzedniej generacji, się posprawdzić sobie, jakie tam są tytuły, co nas interesuje, ja zawsze tak robiłem, i po prostu bawić się w starsze gry, które no bądź co bądź, niektóre się starzeją lepiej, drugie się starzeją gorzej, ale to nadal mocno grywalne tytuły, niejednokrotnie lepsze od tego, co nam teraz serwują i wypuszczają i nas karmią. Właściwie mówię, na Sony to praktycznie nic ciekawego nie wychodzi poza tymi remake'ami, remasterami. Ja nawet szczerze byłbym zainteresowany niektórymi z tych remake'ów, ale no na przykład taki The Last of Us Remake 1 nadal po 200 zł. No ta gra jest dla mnie warta 120, powiedzmy, gdyby to jest za dużo. Horizon Zero Dawn, o ile podoba mi się bardziej od Forbidden Westa, no to 219 to też jest za dużo. Jeżeli chodzi o pudełko, wolałbym dać 120 maksymalnie. Czyli remake i remastery są dobre, nie mi to oceniać.
dla kogoś, kto nie grał na poprzednich generacjach, to zajebista opcja, bo dostajecie tytuł całkowicie spaczowany, odnowiony w najlepszej konfiguracji. Dla tych, którzy to przechodzili, to niekoniecznie odgrzewany kotlet. Czasami nie warto dla tych kilkunastu feature'ów kupować dany tytuł, chyba że jest naprawdę dobry. To wątpię. W przyszłym roku standardowo dalej interesują mnie Gearsy A Day, chyba tak to się nazywa, które, no nie wiem na czym będę ogrywał, na pewno na razie nie na Xboxie, bo tego Xboxa nie posiadam. Tutaj była moja deklaracja, że to będzie PC. Prawdopodobnie się na tym skończy, aczkolwiek doszły informacje, znowu jakieś przecieki, fake newsy, wróżenie z fusu, wiesz, Microsoft planuje nadal wydawać swoje hiciory na konkurencyjną konsolę. Była tam właśnie mowa chociażby o nowych Gearsach. No powiem szczerze, że to by było już totalnie poniżej pasa dla fanów Xboxa, gdyby okazało się, że najnowsze Gearsy lądują na PS5 razem z Xboxem i PC-tem. Kompletnie bym się nie zastanawiał, natomiast takich ludzi bym tą konsolę sprzedał, no chyba że ktoś tam patrzy jakoś ekonomicznie, tam gdzieś te Game Passy, nie Game Passy, nie zbiera pudełek, no to akurat powiedzmy jest ciekawiej niż u Sony, bo te abonamenty od Sony, no to one tak trochę kuleją, te warianty nie do końca mi odpowiadają też cenowo, na razie te usługi słabo wyglądają, no co prawda Game Pass jest dłużej na rynku. Coś tam ostatnio dodali, ale no jest jak jest, no chyba trzeba to przeboleć. Chyba tyle, co chciałem pogadać w ogóle na tym materiale. Wyścig dosyć nudny, statycznie się zrobił, 3 sekundy przewagi nad Russellem, 4 nad Verstappenem, 5 nad Perezem. No niestety w klasyfikacji konstruktorów słabo, tutaj przegramy, bo... No stary dziad nie chce jakby punktować, gdyby ten stary dziad zaczął punktować, to jeszcze jako tako, on jest tam chyba, nie wiem który, nie wiem czy nawet 10 jest, może być poza topką, poza P10, ale jasne. Tak, wracając do tego Xboxa. Zastanawiałem się, jaką łankę kupić. Wyjściowo miał być zwykły One X, ale tak szczerze powiedziawszy, dosyć mocno mnie zainteresowała kolekcjonerska wersja Cyberpunka 2077. Jest to Xbox wydany w roku 2020, czyli tak zwane czterolatki. Są to Xboxy w najnowszej konfiguracji, jaką Microsoft jeszcze stosował, więc warto byłoby się zainteresować. Oczywiście najlepiej byłoby kupić kompletną edycję tego Cyberpunka, no ale to się wiąże też z większymi pieniążkami. A szczerze powiedziawszy, jeżeli mam kupić Xboxa One X w cenie 1100 zł, a za 1200 Series X, to szczerze powiedziawszy, samo przejście to byłoby lepsze. Bo Series X jednak spoko, nie? Ale to zobaczymy, jak w przyszłym roku będzie rynek wyglądał. No, te Series X podstawowe powinny też spaść z ceny, tak samo jak S-ki, z tego względu, że na rynku już są nowe rewizje tych konsol, są nowe rewizje XA, są nowe rewizje S-ki, więc z automatu te starsze rewizje powinny, że tak powiem, tanieć. To jest w ogóle dziwna generacja, bo taka generacja, w której te ceny albo stoją w miejscu, albo idą do góry. To jest dziwne, bo zazwyczaj jak było cięcie kosztów produkcji danej konsoli, zmniejszanie kosztów produkcji danej konsoli, przepraszam, wykorzystywanie innych półprzewodników do tworzenia konsoli, często też te rewizje kolejne były ciutkę gorsze od tych pierwszych premierowych, chociaż nie zawsze, to cena też spadała, a tutaj na przykład cena rośnie, bądź stoi w miejscu, bądź jest po prostu niekorzystna. No ja dawałem 4 lata temu za Series X 2200 zł i w chwili obecnej używane Xboxy nieraz kosztują 1899. To tak szczerze powiedziawszy, 4 lata, ile? 400 niżej? No to chyba coś nie bardzo, nie? No ja sam swojego Xboxa sprzedałem za 1350 w podstawowej konfiguracji, bez żadnych gier, kablowanie, pudełko,
padam. Wydaje mi się, że to była dobra cena, no ale niektóre ceny Xboxów, które są wystawiane, moim zdaniem są tragiczne. Kończąc temat, dojechaliśmy do mety, zdobyliśmy pierwsze miejsce. Full kompletu punktów nie ma, bo w sprincie nie udało się, ale jest dobrze. Chiny można odhaczyć w tej karierze jako zdobyte trofeum. I mean, it looked like they were in a different category at points during the race, led every lap. I mean, what more can we say? The Aston Martin team will be very happy with today's performance. And of course, the final results. Another display of excellent driving and excellent teamwork. And a well-deserved first place finish. After an event like that, who knows what the sport has in store for us next time out. Be sure to join us once again as we continue to bring you all the excitement. Dubletu punktów nie było, ale do kupy mamy 31 punktów. Lando Norris na miejscu drugim 22. Trzeci Verstappen punktów 20. Russell czwarty 18. Hamilton piąty 13. Sergio Perez szósty 13. Siódmy Leclerc 7. Alonso 6 punktów tylko za sprint. Lepsze 6 niż 0. 9 Carlos Sainz punktów 4, 10 Piastri punktów 3 i Nico Hülkenberg 11 punktów 1. Potem reszta to oczywiście te przegrywy życiowe. 88 punktów, jeżeli chodzi o klasyfikację kierowców. 20 punktów przewagi nad Lando Norrisem, 29 nad Verstappenem, 31 nad Georgem Russellem. Także jeszcze w miarę bezpiecznie pod warunkiem, że Lando Norris i Verstappen i Russell nie będą dobrze punktować, tego nie mogę być pewny. Alonso tutaj widzę, że jest 11, 17 pońców, także stary dziad coś tam punktuje, ale nie za ciekawie to wygląda dla niego. 113 punktów McLaren, my odrobiliśmy teraz do McLarena, bo mamy tych punktów 105, 8 punktów straty. Ferrari 101 punktów, 12 punktów straty, Red Bull 100 punktów, czwarte miejsce, Mercedes 5 punktów 95 i później to już praktycznie same kichy, no Alpina jeszcze nie zagrożona, natomiast stratę do Mercedesa ma już ogromną, natomiast Visakasz, Haas, Williamsy w ogóle nie zagrażają Alpinie. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, do usłyszenia na kolejnym materiale z F1, trzymajcie się, pozdrawiam cieplutko, yo!